Jesteśmy w kuchni już po zmianach, po bardzo dużych zmianach. Totalna metamorfoza. Wszystko tu zmieniliśmy oprócz podłogi. Na przykład ta cegła była czerwona, a w tym miejscu, gdzie teraz stoję, stała lodówka. To jest bardzo wysoka kuchnia, bo to jest kamienica ponad 3 metry i była zabudowana sufitem podwieszonym. Wyrzuciliśmy ten suf i chcieliśmy uzyskać tę wysokość. Lodówka powędrowała na drugą stronę. W tym miejscu powstał kącik taki jadalniany z bardzo wąskim stołem z poprzedniej kuchni. Okazało się, że teraz nawet możemy się pokusić o trochę szerszy, więc właściciele o tym myślą. Ale co jest ważne, ten zielony kolor, który również znajduje się na części kuchennej, dodaje charakteru w połączeniu z drewnem, kamieniem i czarnymi oraz białymi akcentami. Świetnie wpisuje się w to, co klienci chcieli tu uzyskać. Styl trochę skandynawski, ale złamany dekorami, na przykład tej pięknej lampy, która oświetla swoim złotem od dołu i nadaje klimat. Półka nade mną stanowi funkcję kwietnika. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Cześć Aniu, dzień dobry. Cześć Magda, dzień dobry. Dzisiaj farby specjalne, specjalistyczne, dedykowane do kuchni i do łazienki. Mamy taki produkt w ofercie. Jest to farba Magnat Ceramik, kuchnia i łazienka. Jest to farba plamoodporna i ceramiczna, a jej kolor jest odporny na wilgoć, na rozwój grzybów, na rozwój bakterii, czyli jest to idealny produkt do łazienki, a dzięki temu, że jest farbą plamoodporną, świetnie również sprawdzi się w kuchni, bo jak wiadomo, o plamy w kuchni nie trudno. Wybraliśmy z kolekcji Simon 55 przepiękną kolekcję ramek szklanych i matowych, co jest nie bez znaczenia, ponieważ ten mat jest bardzo elegancki. Wygląda ładnie na kolorowej ścianie, ale również na białej ścianie. Wszędzie wygląda świetnie. Mam do tego oczywiście czarne przyciski, gniazdka, włączniki schodowe itd. Cała kuchnia jest w tej samej kolekcji, natomiast w łazience mamy troszeczkę inny kolor, który bardziej nam pasuje do płytek. W łazience bardzo duża zmiana. W tym miejscu, gdzie teraz stoję, była kiedyś umywalka, a tutaj wanna. Właściciele bardzo chcieli mieć duży prysznic, stąd naprawdę duża powierzchnia. Walk-in zamykany, na środku miedziana armatura i płytki kamienne, które przechodzą na te ściany, natomiast cegiełki ułożone w klasyczny sposób są na ścianach. Umywalka większa od tej, która była tutaj, znajduje się w kącie, gdzie dodatkowo zrobiliśmy półeczkę z szafeczkami, wylewkę wychodzącą ze ściany, też w takim kolorze. Wnękę, która wcześniej była wykorzystywana do pralki, teraz ulepszyliśmy, dodając w pionie suszarkę i zabudowując przestrzeń do sufitu. Program Szybkie Metamorfozy zaprasza Biuro Styl, producent blatów oraz właściciel marki Global Wood i Art Palette. Całą tę długą, wysoką ścianę chcieliśmy podkreślić, udekorować, a jednocześnie zabezpieczyć, bo jest to kuchnia, jednolitą powierzchnią imitującą drewno. Dzięki płycie HPL z Biuro Styl, cieniutkiej, bo to jest 12 mm, z czarnym rdzeniem, która nie tylko zrobiła nam całą ścianę, stanowi świetne i bezpieczne tło do tego, co się dzieje w tej kuchni. I nie tylko bardzo ładnie wygląda, ale też ma niesamowite właściwości, to znaczy jest wodoodporna, ognioodporna, odporna na rysowanie i skrajne temperatury. Czyli można stosować te blaty HPL oczywiście na blatach, na ścianach, na meblach, nie tylko w łazienkach i w kuchniach, w mieszkaniach, ale również w miejscach użyteczności publicznej, czyli w restauracjach, laboratoriach itd.
Wybraliśmy ten kolor, ale jest dużo większy wybór w Biuro Styl. Kilkanaście różnych wzorów imitujących beton, drewno, kamienie. To jest nasz z czarnym rdzeniem dom 403. Widać, jak on tutaj świetnie i naturalnie wygląda. Czarny rdzeń, widoczny też tutaj. Świetnie estetycznie podkreśla i wykańcza te ściany. To, co jest istotne przy blatach HPL, to ich wielkość wyjściowa. Występują w dużych formatach ponad 3 metry na 1,30 m, tak jak kamienie. Dzięki temu swobodnie można je stosować i łączyć, ale nawet kiedy je łączymy, tak jak tutaj, praktycznie to łączenie jest niewidoczne. Wygląda je jak jednolita powierzchnia. Czajnik bezprzewodowy Beko, nowa linia, bardzo duża pojemność, prawie 2 litry. Stal nierdzewna o takim bardzo ciepłym odcieniu, świetnie pasuje tutaj. Co jest ważne, podstawa 360, czyli łatwy dostęp z każdej strony. Podstawa jest obrotowa, ale jednocześnie stabilna i antypoślizgowa. Jeżeli kuchnia jest mała, tak jak tutaj, a lubimy się napić dobrej kawy, to idealnie sprawdzi się mały, praktyczny, ale serwujący przepyszną kawę, kompaktowy ekspres kolbowy z Beko, kafe espresso. Kolba z dodatkowym siteczkiem, pojemnik na wodę, pojemnik na kawę, podgrzewany spód, spienianie do mleka, funkcje zapamiętywania, ciśnienie 15 bar, więc bardzo duże, które wyciśnie z każdej kawy przepyszne espresso. W miejscu znajdował się ogromny okap, a szafki były zabudowane tutaj pod sufitem zawieszonym. Odwróciliśmy ten układ, czyli lodówka z zabudową dwupoziomową, tą płytszą za szkłem ornamentowym oraz tę wyższą w kolorze zielonym. To jest tak jakby forma zamknięta, gdzie kamień z blatu znalazł się pod szafkami, więc to jest taka część pogłębiona blatu roboczego. Natomiast malutki okap znalazł się tutaj, na naszej dekoracyjnej ścianie, którą otworzyliśmy. Mamy bardzo dużo zabudowanych i potrzebnych szafek, natomiast ta ściana jest lekka i tak miało być. Co nam to dało? Po zmianie kuchnia jest wyższa, lżejsza, po prostu jest ładniejsza, w zupełnie nowym stylu.
Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Na program Szybkie Metamorfozy zaprasza Biuro Styl, producent blatów oraz właściciel marki Global Wood i Art Palette.